Komfort. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tej konferencji. I powiem tak, ja jestem praktykiem, mimo tego, że jestem magistrem w zakresie wiedzy o teatrze, ale jestem praktykiem i nie prowadzę badań związanych z polskim teatrem za granicą, natomiast zapraszam te teatry do Polski, obserwuję ich rozwój. A tym głównym celem, dla którego to robię, to jest to, żeby pokazywać naszej publiczności warszawskiej i także polskiej to, co dzieje się, to, co robią za granicą nasi rodacy. Czyli stąd w ogóle tytuł tego naszego festiwalu, już teraz zwanego przez nas przeglądem, jest Polacy robią teatr, Polki robią teatr. Na początku jeszcze było taki był przedrostek, nie ma wyjścia, Polacy robią teatr, Polki robią teatr. I może na początku powiem, jak to wszystko się zaczęło, ale to muszę sięgnąć do 2000 roku, kiedy na zaproszenie pani prezes Apolonijska-Koskiej, pani prezes Polskiego Centrum Promocji Polskiej Kultury imienia Stanisława Moniuszki w Wilnie pojechaliśmy z Teatrem Druga Strefa do Wilna i tam poznaliśmy mieszkańców Wileńszczyzny, mieszkanki Wileńszczyzny, ale także poznaliśmy Polski Teatr w Wilnie, z którym od tamtej pory współpracujemy do dzisiaj. Mieliśmy różne okresy, mieliśmy okresy wspólnych produkcji, to była Iwona Księżniczka Burgunda, którą razem zrobiliśmy, a od 2020 roku ta współpraca się zacieśniła, także praktycznie każdego roku Polski Teatr w Wilnie na naszej scenie się prezentuje. I to jest tak tytułem wstępu. Ja widzę tutaj prezesa Polskiego Teatru w Wilnie. Bardzo miło Cię, Mirku, zobaczyć. O Polskim Teatrze w Wilnie też Państwu opowiem, o tym, co się stało z Polskim Teatrem w Wilnie, ale zacznę od tego, jak w 2018 roku zaczynałem dostawać maile z różnych stron świata od właśnie osób pochodzenia polskiego, czy osób, które wyjechały z Polski, które emigrowały, które swoją drogę i zawodową, jak i tą drogę pasji, drogę amatorów, związało z teatrem. I taką pierwszą osobą był Michał Axel Piotrowski ze Szwecji, który zrobił w Polsce maturę, wyjechał do Szwecji, tam skończył szkołę teatralną, jest w Szwecji aktorem i on zaproponował pokazanie swojego monodramu w Polsce w języku polskim pod tytułem Billy Blum, samotny jak Bóg. To jest bardzo popularna książka w Szwecji. I ten monodram pokazaliśmy 3 razy. I tuż po mailu od Michała Axela Piotrowskiego przyszedł mail z Paryża od stowarzyszenia APGF, czyli to jest Stowarzyszenie Absolwentów Wielkich Szkół Francuskich. To jest polskie stowarzyszenie, które na co dzień tak naprawdę zajmuje się naukami ścisłymi, ekonomią, ale przy tym stowarzyszeniu Maja Saraczyńska w 2013 roku utworzyła grupę teatralną, która skupia osoby, które mieszkają w Paryżu pochodzenia polskiego, bądź osoby, które przyjechały tam na studia i z różnych powodów już we Francji zostały. I w ten sposób w 2018 roku rozpoczęliśmy cykl Polacy robią teatr, pokazaliśmy spektakl Michała Axela Piotrowskiego, Billy Blum i spektakl APGF z Paryża, wtedy jeszcze grupy teatralnej APGF z Paryża. I to był spektakl, który jak tylko dostałem maila, nic o nich nie wiedząc, powiedziałem ok, przyjeżdżajcie. Proszę Państwa, w miesiąc organizowaliśmy ich przyjazd do Polski i oni zagrali coś, co w Polsce nigdy nie było wystawiane, a zagrali spektakl Bombaj Chicago, Chicago Bombaj. I cóż, i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Zarówno spektakle Michała Axela Piotrowskiego, jak i spektakl Bombaj Chicago wyprzedały nam się na pniu, widownie były pełne. I też takim naszym zwyczajem jest po spektaklach, zwłaszcza przy tym projekcie, spotkanie z publicznością. Że no nie tylko oglądamy spektakl, tylko później twórcy, których zapraszamy, rozmawiają z publicznością, opowiadają o tym, jak żyją, dlaczego robią teatr, po co im teatr jest potrzebny do szczęścia. I tak to się wszystko zaczęło. Potem przychodzi rok 2019 i zapraszamy ponownie APGF z Paryża z kolejnym spektaklem. I może teraz kilka słów o grupie APGF z Paryża, bo to jest pewne zjawisko dla mnie dosyć ciekawe. Jak mówiłem, założyła tą grupę Maja Saraczyński, która wyjechała na Erasmusa na Sorbonę. Tam już została, zrobiła doktorat z teatrologii, skończyła studia aktorskie, studia reżyserskie.
wykłada na Uniwersytecie w Grenoble i od 2013 roku, tak jak mówiłem, współpracuje ze stowarzyszeniem APGF, w ramach którego prowadzi warsztaty teatralne i wystawia na koniec tych warsztatów spektakl. To działa w ten sposób, że we wrześniu jest ogłaszany nabór. Nasi rodacy, ale także osoby pochodzenia polskiego już urodzone we Francji, zgłaszają się do tej grupy, co miesiąc ponoszą opłaty za zajęcia i w czerwcu ta grupa wynajmuje jeden z teatrów w Paryżu i tam robi swoją premierę. Już takim zwyczajem jest, że zawsze po tej czerwcowej premierze w lipcu pokazują swój spektakl u nas. Jest to dla mnie pewien fenomen, że ludzie, którzy są tam w Paryżu, chcą robić polski teatr, bo to jest bardzo ważne, że Maja zawsze proponuje swoim uczestnikom i uczestniczkom swoich warsztatów polskie teksty i to w tym roku gościliśmy ich ze Ślubem Gombrowicza. Ta grupa czasami ma 20 osób, czasami 10 osób, to wszystko zależy od tego, jak te osoby dysponują wolnym czasem. Oni to robią w czasie wolnym, oni to robią po pracy. W tej grupie są osoby od 20 do 67 roku życia i wszyscy kochają tak naprawdę robić teatr i wiemy to doskonale od 5 lat. Oni naprawdę, tylko był ten jeden rok nieszczęśliwy, czyli rok 2020 COVID-u, kiedy oni do nas nie przyjechali, bo nikt z tych zaproszonych teatrów nie mógł po prostu przyjechać. Było za duże ryzyko, że po prostu festiwal się nie odbędzie. Mieliśmy też pewne sugestie i naciski od donatorów, żeby zrobić ten festiwal w wersji online, ale tak jak powiedziałem, spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie z artystą jest dla nas najważniejsze, więc podjęliśmy wtedy decyzję, że tego festiwalu nie zrobimy. I też w 2019 roku po raz pierwszy zaprosiliśmy duet aktorski z Turynu, Mangrowa Teatro, który tworzy polska aktorka, która takie się życie potoczyło, że znalazła męża we Włoszech, wyjechała do Włoch, ale cały czas chce uprawiać swój zawód i poza wychowywaniem dzieci rozpoczęła współpracę z włoskim aktorem Davide Capostanio i oni tworzą duet aktorski i pierwszym ich spektaklem we Włoszech był Wariat i zakonnica po włosku. Ten spektakl udało nam się zaprosić też do Warszawy, oni zrobili wersję polską i uwierzcie, włoski aktor nauczył się Witkacego po polsku. Więc to w ogóle, to było niesamowite przeżycie. I razem Beata Dudek i Dawid Capostanio pracują, robią spektakle. W tej chwili pracują nad spektaklem Oglinczance. W zeszłym roku przywieźli nam spektakl o tym, jak czuła się Beata, kiedy wyemigrowała z Polski. Czyli była opowieść emigrantki żyjącej we Włoszech, o tym, jak ona się adaptowała do życia we Włoszech, jak było jej ciężko, ale miłość zwyciężyła, więc tam po prostu została. Kolejną taką osobą, która miała duży wpływ na nasz festiwal, to jest też polska aktorka Joanna Stanecka, która na stałe mieszka w Niemczech. Joannę Stanecką możecie Państwo znać w Polsce z monodramów My Farm albo Cudzoziemka. I Joanna też się do nas zgłosiła z propozycją monodramu. Ja ten monodram widziałem w Bochum, bo tam został zrobiony przez Witka Danielczoka. To był spektakl pod tytułem Aktorka prowincjonalna. Nic wspólnego nie ma z filmem. Od razu mówię, bo jak byliśmy w telewizji Polonia, zapowiadaliśmy ten spektakl, to nas zapytano, czy to coś ma wspólnego z tym filmem, bo jeżeli tak, to nie będziemy o tym spektaklu opowiadać. Nie miało nic wspólnego z filmem, opowiadało o tym, jak czuje się polska aktorka w Niemczech, która nie może robić swojej kariery i dlatego podejmuje decyzję o tym, że będzie robiła monodramy, ale Joanna Stanecka też gra w spektaklach w Teatrze w Bochum u Witka Danielczoka i w ten sposób już przechodzę do Zeitmau Teatr w Bochum. Witek Danielczok emigrował w latach 80. z Polski, jest ze Śląska, osiadł w Bochum i razem z Darkiem Ziają założyli teatr autorski, polski teatr autorski w Niemczech. I teraz będzie tutaj coś, co może nie do końca pasuje do tej konferencji, ale to jest teatr, który gra po niemiecku. Zdarzają się czasami spektakle po polsku. Witek pisze wszystkie swoje sztuki po niemiecku. Mają zespół aktorski, to jest teatr aktorski. Mają i przepraszam.
Też byłem w teatrze w Bochum. Teatr mieści się w dawnej kaplicy. Jest oczywiście zaaranżowany, zmieniony. Ta kaplica jest przy byłym domu dziecka. Przy wejściu do teatru jest taka duża płaskorzeźba dzieci, które zginęły podczas bombardowania Bochum. Oni tej tablicy nie zasłonili, ale cały czas ten teatr działa, jest i działa bardzo aktywnie. Robię około 6 premier w ciągu roku i najczęściej są to teksty właśnie Witka Danielczoka. I też w 2019 roku z Witkiem się poznaliśmy i zaprosiłem ten spektakl do Warszawy. Kolejnym teatrem, który jest naszym częstym gościem w ramach naszego projektu, jest to też teatr, który nie gra w języku polskim, ale jest to teatr, którego współzałożycielką jest Klaudyna Roschin. Wszyscy Państwo wiecie, tłumaczka, tak ją znamy w Polsce, bo bardzo wiele jej sztuk trafia na sceny w jej tłumaczeniu. A Klaudyna Roschin jest współzałożycielką Divadlo Kontra w Spiskiej Nowej Wsi. To jest taki bardzo mały, niezależny teatr, który działa już ponad 10 lat. Klaudyna reżyseruje wszystkie sztuki w tym teatrze. Klaudyna na co dzień mieszka w Londynie od 25 lat. Przylatuje na Słowację, reżyseruje sztuki, w których gra najczęściej aktor też już znany w Polsce, Peter Cizmar. I zaprosiliśmy ich do nas pierwszy raz w ramach festiwalu Polacy robią teatr z wersją Nienawidzę Marka Koterskiego w języku słowackim. Uwierzcie, ten tekst też działa na Słowacji. I też jest modlitwa nie Polaka, ale modlitwa Słowaka. I teatr Divadlo Kontra jest naszym gościem już też co roku tak naprawdę na festiwalu. Przywozi nowe produkcje. W tym roku będziemy ich mogli oglądać 1 grudnia ze spektaklem Macbeth. Macbeth na jedną osobę w reżyserii Klaudyny Roschin. I teraz przejdę do gościa specjalnego, którym był u nas w 2020 roku Polski Teatr z Wilna, bo to, co się stało z Polskim Teatrem w Wilnie, to jest pewien fenomen, bo Polski Teatr w Wilnie powstał w 1965 roku. Założyła go zawodowa aktorka Irena Rymowicz i pierwszą premierą w Domu Kolejarza. Ja jeszcze pamiętam z moich pierwszych wyjazdów do Wilna, jak Dom Kolejarza stał w Wilnie, już w tej chwili go nie ma. Pierwszą premierą były Damy i Huzary. Polski Teatr w Wilnie od tego 1965 roku, on zawsze działał społecznie, to jest teatr amatorski, zrobił 74 premiery. Mirku, jeżeli się tutaj pomyliłem w obliczeniach, ale łącznie z ostatnią waszą premierą, czyli z Robczykiem, to są 74 premiery. I Teatr Polski był taką ostoją polskości na Wileńszczyźnie. On dostał od obecnych władz, czyli tych czerwonych władz Litwy, Republiki Litewskiej w 1980 roku otrzymał miano Polskiego Amatorskiego Teatru Ludowego i to była najwyższa ocena poziomu artystycznego ówczesnych władz rządzących Litwą. A już kiedy się Litwa uzyskała niepodległość, Polski Teatr mógł działać swobodniej, ale cały czas był tą ostoją polskości, cały czas wystawiano polską klasykę do pewnego momentu. Do pewnego momentu, kiedy wychowanica tego teatru, Bożena Sosnowska, nie otarła się o jakieś warsztaty w Polsce, nie spędziła tu paru miesięcy na stażach i zaczęło się coś nowego dziać. I to się, Bożena nazywa to młodzieżowym studiem przy Polskim Teatrze w Wilnie, ale to młodzieżowe studio przy Polskim Teatrze w Wilnie jest takim, Mirek, przepraszam, powiewem świeżości, bo zupełnie inaczej ci młodzi ludzie patrzą na polskość, na naszą tradycję. I takim pierwszym projektem Bożeny, który wzbudził dużą sensację w Wilnie, to był spektakl Performance w 2019 roku, Płonące płoty. I to była ustawiona na placu drewniana klatka, gdzie ludzie podglądali przez szpary, co dzieje się w środku. I to było coś zupełnie nowego, bo do tej pory oczywiście Polski Teatr w Wilnie grał na dużej scenie, grywał na Pochulance. Od pewnego momentu grywał też w Domu Polskiej Kultury na Naugorduko. Zresztą do dzisiaj tam grywa przecież i też grywa na Pochulance.
Ale Bożena dała taką, coś świeżego dała, wtknęła w ten teatr i też powiem tak, że za chwilę będziecie mogli Państwo, jeżeli Was zainteresuje, zobaczyć najnowszy spektakl Bożeny, to jest Robczyk, to jest na podstawie powieści Tomasza Połońskiego, która miała premierę 15 września na Gdańskich Targach Książki. I to jest zupełnie inne spojrzenie na polskość, zupełnie inne spojrzenie na Wileńszczyznę. To jest spektakl, który może oburzać, ale to jest spektakl, ja po obejrzeniu go w Wilnie 3 tygodnie temu powiedziałem, że jest to jedna z najszczerszych wypowiedzi teatralnych, jakie widziałem. To jest czternastka bardzo młodych ludzi, mówiąca gwarą wileńską, slangiem wileńskim. To się da zrozumieć. Uwierzcie mi, to naprawdę da się zrozumieć. To tak po 5 minutach już się wchodzi w ten świat wykreowany zarówno przez Bożenę, jak i przez Tomasza Połońskiego, jak i przez aktorów i aktorki grających w tym spektaklu. I w tym roku w ramach cyklu Polacy robią teatr 7 października ten spektakl pokażemy. A nie tak dawno, bo 16 września pokazywaliśmy spektakl Kantata na 4 skrzydła. I to też jest niesamowite, że Polski Teatr w Wilnie współpracuje z reżyserami z Polski, tak? Bo ten spektakl wyreżyserował Jan Buchwald, tak jak i ich czworo wcześniej. I ten taki dualizm, który pojawił się w Polskim Teatrze w Wilnie, czyli to ogromny szacunek do tradycji, do dziedzictwa narodowego, plus ten nowy powiew, który dała Bożena, dla mnie tworzy, że ten Polski Teatr w Wilnie jest takim bardzo prawdziwym teatrem i naprawdę polskim i opowiadającym o polskości. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza z perspektywy tych młodych ludzi, którzy żyją na Wileńszczyźnie, tych nastolatków, którzy żyją w blokowiskach, którzy nie żyją w centrum miasta. Niesamowita, wspaniała, szczera wypowiedź. Słuchajcie, spektakl trwa 2 godziny. Spektakl trwa 2 godziny bez przerwy i nie ma momentu nudy, nie ma momentu znużenia tym spektaklem. I jeszcze oczywiście muszę powiedzieć, skąd ten Robczyk się wziął u mnie tak naprawdę, bo to jest, kiedy w 2021 roku gościem specjalnym naszym był Polski Teatr w Wilnie z popezją, czyli ze spektaklem zrobionym na podstawie poezji współczesnych młodych poetów wileńskich. Jedną sceną tego spektaklu był fragment Robczyka. I muszę Państwu powiedzieć, że to wzbudziło moje ogromne zainteresowanie w ogóle twórczością Tomasza Połońskiego. Jakimś cudem dostałem mailem szkic tej powieści jeszcze nieskończonej. I tak naprawdę to z tego powodu wzbudziło się moje duże zainteresowanie w ogóle podejściem młodych ludzi do polskości na Wileńszczyźnie, do tego, jak oni dzisiaj widzą polskość, jak obserwują nas, turystów z Polski przyjeżdżających do Ostrej Bramy, na cmentarz na Rosie i do celi Konrada. Jak oni nas postrzegają? Bardzo krytycznie. Później Bożena też przyjechała w 2022 roku ze spektaklem Muszę Mogę i ten spektakl cieszył się takim powodzeniem, że ściągnęliśmy go powtórnie do Warszawy. A to był spektakl, jak jeden z krytyków powiedział, że można w sposób bardzo delikatny mówić o kobiecości na scenie, nie w sposób wulgarny, ale w sposób dotykający. Idziemy na zachód. Znowu idziemy na zachód, a teraz pojedziemy sobie do Edynburga, gdzie w zeszłym roku odbyły się premiery dwóch spektakli robionych przez naszych rodaków. To jest, nie ma z nami Patrycji Zając dzisiaj, ani nie ma Remiego Rechu. Słucham? Nie ma, więc i Remi Rachuba, oni zrobili premiery spektakli na festiwalu Fringe w Edynburgu, na tym największym festiwalu na świecie teatralnym. Na spektakl Remiego Rachuby pojechałem zachęcony jego postami w social mediach. Ten spektakl został przyjęty przez krytykę bardzo ciepło, on dostał tam bardzo dużo dobrych słów od krytyków w Edynburgu. I spektakl był dwujęzyczny. Był częściowo grany po polsku, częściowo grany po angielsku i Remi był na tyle gotowy, przygotował ten spektakl w 2 wersjach językowych, że też ten spektakl pokazaliśmy 2-krotnie w Warszawie przy pełnej widowni. A Remi Rachuba w
Polsce był tylko nauczycielem angielskiego. Wyemigrował do Wielkiej Brytanii, w Szkocji skończył szkołę aktorską, zaczął grywać tam w filmach, zaczął dubbingować. No i odważył się w końcu zrobić monodram i zrobić jego premierę na Fringe'u. Tak jak i Patrycja Zając zrobiła swój spektakl Podszepty. I też będzie trochę znowu kryptoreklamy, które też będziecie mogli Państwo zobaczyć u nas w tym roku. Bo to jest tak, że ci twórcy teatrów, którzy pochodzących z Polski, wiedząc o naszym projekcie, po prostu zgłaszają do nas te projekty. Czasami trudno się dobić, bo czasami mamy za dużo tych propozycji, ale w swojej kolejności wszystkich staramy się tutaj w Polsce pokazywać. I tak bym chciał... No i jeszcze oczywiście będzie Berlin, proszę Państwa. Ja wiem, że to jest chaos, tak, ale to jest... Chciałbym Państwu przedstawić wszystkich tak naprawdę twórców, których już pokazaliśmy w Warszawie. Lata temu z Polski wyemigrowała reżyserka Katarzyna Makowska-Schumacher, aktorka, dramaturzka, w Niemczech pracująca jako lektorka, która w Niemczech, podobnie jak Zosia Delest, robi spektakl z artystami niemówiącymi po polsku. To są spektakle, które cieszą się w Berlinie dużym powodzeniem. Jej spektakl Kafka w 2017 roku został uznany za jeden z najlepszych spektakli spośród 10 granych w tamtym sezonie w Berlinie. Nam się w zeszłym roku chcieliśmy ten spektakl pokazać w Warszawie. Niestety jeszcze COVID pokrzyżował nam plany, więc odbyła się tylko projekcja wideo tego spektaklu. No i tak właśnie ten spektakl przez cały COVID był pokazywany na festiwalach w Polsce, gdzie dostawał wyróżnienia i nagrody. Spektakl oczywiście grany po niemiecku, bardzo plastyczny, nawiązujący gdzieś oczywiście do teatru Tadeusza Kantora czy Janusza Wiśniewskiego. Bardzo plastyczny, bardzo dużo muzyki. I Kasia do dzisiaj w Niemczech tworzy spektakle w Berlinie. I teraz, proszę Państwa, ja bym przeszedł tak naprawdę do takiego podsumowania. Przedstawiłem jak nie mam nauczonego tekstu, to mam problem z usławianiem się, ale to jest kwestia, że tak powiem, zawodu. Wszystkie te projekty, o których opowiadam, powstają, czy powstawały do tej pory, na zasadach bez wsparcia finansowego, tak naprawdę dużego wsparcia finansowego z Polski. Ja wiem, że Wilno w pewnym momencie to duże wsparcie finansowe z Polski dostało i teraz jak gdybym składają, Polski Teatr w Wilnie składa wnioski i dostaje dofinansowanie, czy z ambasady, czy z Instytutu Polskiego, to na przykład dzięki Instytutowi Polskiemu w Wilnie, Polski Teatr w Wilnie mógł do nas przyjeżdżać, tak? Bo to były jakieś tam dofinansowania. Nie wiem, jak jest w tym roku, bo coś na pewno... dali, ale też jest tak, że składają wnioski na projekty i na te projekty środki dostają i mogą je realizować. Czy to są wystarczające środki? Nie wiem. Bo zawsze mówimy jako twórcy, że to są niewystarczające środki. To jest jakby ten, ale te projekty powstają, tak jak była Letnia Akademia Teatralna Polskiego Teatru w Wilnie, to też zrealizowane jest z grantu. Natomiast na Zachodzie te projekty są tak naprawdę robione siłą rozpędu, siłą woli tych osób, które robią. Zresztą jutro Państwu Zofia Delest opowie, jak powstają jej projekty i jakie granty pewnie otrzymuje na te projekty, jeżeli w ogóle coś otrzymuje. Natomiast jest to tak, że najczęściej te polskie sceny działają na zasadzie chęci, dobrej woli, ewentualnie tego, że uczestnicy tych projektów inwestują w te projekty własne środki finansowe. I to jest chyba tak nawiązuje do tematu konferencji, bo mieliśmy mówić o problemach tak naprawdę, jak dostałem zaproszenie na konferencję, było, że będziemy mówić o problemach. Więc myślę, że tą bolączką tych naszych scen, tych artystów z Polski, którzy tworzą teatr poza granicami, no to jest brak takiego stałego wsparcia finansowego, nawet tych teatrów, które nie grają po polsku, a jednak gdzieś tą polskość propagują i odwołują się do naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego.